Siema, 3 tygodnie temu w odcinku Najlepsze modyfikacje do Wiedźmina 3 Red Kit Edition pokazałem wam najlepsze modyfikacje, jakie udało się stworzyć za pomocą Red Kita. Ale nie pokazałem wam tam jednej modyfikacji. Jednej tak świetnej, tak ciekawej i tak wielkiej, że zdecydowanie zasługiwała ona na osobny odcinek. Dlatego widzimy się dzisiaj. Dzisiaj pokażę wam jedną z największych modyfikacji, jakie wyszły do Wiedźmina i jak dla mnie jedną z najlepszych. Oto modyfikacja Custom Player Characters, która dodaje naprawdę zwariowane rzeczy. A skoro mówimy już o zwariowanych rzeczach. Na pewno widzieliście te zwariowane reklamy, gdzie pewien facet trafia w najbardziej absurdalne sytuacje. Cóż, okazuje się, że ta zwariowana gra istnieje i nazywa się Hero Wars. I tak się składa, że to właśnie sponsor dzisiejszego zwariowanego odcinka. Masz dość pracy bez końca, utknąłeś w korkach, a może po prostu chcesz się oderwać od rzeczywistości. W takim razie pozwól, że przedstawię ci Hero Wars. To fantastyczne MMORPG, które przeniesie cię do ekscytującego świata RPG. Walcz z bossami, zdobywaj skarby, a co najważniejsze, twórz własną legendę. W Hero Wars od samego początku możesz zanurzyć się w tryb kampanii, który składa się z ponad 130 misji. Zbieraj skrzynie w krainie Dominion, pokonuj wrogów i zgarniaj setki tysięcy monet już pierwszego dnia. A to wszystko w naprawdę wciągającej fabule. Wykonuj misje, eliminuj bossów i odkrywaj nowych bohaterów, których możesz rozwijać na coraz wyższe poziomy, ale oprócz samego świetnego gameplayu, Hero Wars jest również bogaty w świetny lore i fabułę. W grze dostępnych jest 50 zupełnie unikalnych bohaterów z różnymi umiejętnościami. To właśnie te umiejętności będą kluczem do odkrywania Dominion. Znajdź najlepsze kombinacje bohaterów, połącz ich w zespół marzeń i zmierz się z przerażającymi bossami, których pokonasz tylko dzięki odpowiedniej strategii. Grę pokochało już ponad 100 milionów graczy na całym świecie, a społeczność graczy dzieli się codziennie taktykami, pomagając sobie nawzajem w walkach z bossami i wspólnie ustalając strategię. Nie tylko jednak społeczność graczy jest aktywna, a chyba przede wszystkim twórcy gry, którzy słuchają się społeczności i dodają do gry tylko to, co gracze chcą. Gra dostępna jest w dwóch wersjach: Hero Wars Alliance na Androida i iOS-a oraz Hero Wars Dominion Era w wersji przeglądarkowej. Co ciekawe, obie wersje te różnią się od siebie, więc możesz przejść zupełnie różne przygody, wybierając różnych bohaterów i taktyki. A co tydzień czekają ciebie w tej grze nowe wydarzenia oraz nowe promocje, które otwierają zupełnie nowe ścieżki. W Hero Wars znajdziesz aż 6 epickich trybów gry, od wciągającej kampanii fabularnej przez areny PvP. Dlatego warto jest zacząć z przytupem. Kliknijcie sobie link w opisie albo zeskanujcie kod QR widoczny teraz na ekranie, aby odebrać 5 topowych bohaterów, 600 szmaragdów i 30 tysięcy złota. Jeden z tych bohaterów będzie sekretny i dowiesz się tylko, kim on jest, jeżeli zeskanujesz kod albo klikniesz link w opisie. Zrób sobie przerwę i zostań bohaterem. Nie ma tu wody. Jeszcze raz dzięki Hero Wars za sponsorowanie dzisiejszego odcinka. A ty, gagatku, pobierz grę i sam się przekonaj, że nie będziesz mógł się od niej oderwać. Tak samo jak oderwać nie będziesz mógł się od dzisiejszego odcinka, bo modyfikacja Custom Player Characters to jest najlepsza modyfikacja ever. A zanim zaczniemy dzisiejszy odcinek, może wpierw opowiem wam w ogóle, czym jest modyfikacja Custom Player Characters. I przede wszystkim, czemu ona robi aż takie wrażenie. Ten mod pozwala się wcielić w zupełnie dowolną postać, jaką sobie wybierzemy w grze Wiedźmin 3. Możemy zmieniać naszej postaci fryzurę, oczy, model twarzy, ciało, no dosłownie wszystko. Możemy też w tej modyfikacji zagrać kobietą zamiast Geraltem z Rivii i będziemy mogli wtedy usłyszeć podmieniony głos Geralta na damski. Looking for a woman. Like everyone. Not like everyone. Z czego sam głos również możemy wybrać, jaki chcemy, z kilku dostępnych głosów. Możemy zagrać w Wiedźmina 3 stworzoną przez nas czarodziejką, z praktycznie wszystkimi zmienionymi mechanikami walki. Nie tylko wtedy można zagrać w Wiedźmina jak w zupełnie inną grę, ale także jeżeli zdecydujemy się na granie tą czarodziejką, dostaniemy zupełnie, naprawdę świetny napisany quest, zintegrowany z naszą nową postacią, którą gramy. Mod zatem jest potężny, nie tylko rozmiarowo, bo z tego co pamiętam trochę gigabajtów ma, ale także jeżeli chodzi o mechaniki, a w dodatku dodaje fabularnego questa i jest to zdecydowanie jedna z najciekawszych modyfikacji, jakie wyszły do tej gry kiedykolwiek. Okej, czas pokonać pieprzone gule i po tym całym
pokonaniem tej guli, powinniśmy dostać coś takiego jak potka do naszego ekwipunku. When armies pass, necrophages follow. Let's go before any more show up. O, coś była informacja, ale skipnąłem. Brak pakietu kobiecej mowy oznacza, że gdy grasz... Dobra, co było na początku? Witamy w Caster Player Character. Specjalna szameleon mikstura została dodana do twojego ekwipunku. Super, jest po polsku. Co jest grane, nie? Okej, okay, Kameleon umożliwia zmianę wyglądu jako czarodziejka, pozwala również dostosować zaklęcia. Wyposażę, wypij i wyjść w menu. Dobra, myślę, że czas w takim razie capnąć sobie Kameleonka. Wydaje mi się, że pod Y go piję. Pod T, nie? Pod U. Pod F? Czy ja wypiłem potkę? Kurwa, nie wiem, co ja wypiłem. Chyba wodę wypiłem. Dobra, może mogę stąd wypić po prostu? Służy. Zmień typ gracza, typy waniliowe, Geralt, Ciri. Proszę bardzo. Pozwala dostosować wygląd według własnych upodobań. Super. Autor. Mamy oczywiście autora. Typ postaci, wyświetlana nazwa, ciało, pusta kieszeń, głowa, dobra. Możemy zmienić tryb gracza, na przykład Ciri. Możemy sobie zmienić teraz całą postać na Ciri i normalnie gramy z Ciri. Czarodziejka. Jaką tu czarodziejkę możemy zagrać? Konfigurowana. Możemy zagrać Yennefer. Nie możemy w ogóle... Nie, co się dzieje? Możemy zagrać... Aha! Wiedźminka, Wiedźmin, Ciri, Geralt. Okej, czyli możemy zagrać dowolnym Wiedźminem, dowolną Wiedźminką, Ciri albo Geraltem. Niesamowite. Okej, bierzemy Wiedźmina na przykład i zmień wygląd gracza teraz chciałbym. Drugoplanowe postaci. No dobra. Zagramy sobie Menelem. Siema, to ja, Abefario. Aktor, okej, dobra. I tu możemy sobie... Łe, to możemy skit... Insane. No ale gdzie są moje miecze i ekwipunek? Opierdupca, trzeba iść się bazę. Ale tutaj on zakładam zbroję, on wygląda tak samo, ale pewnie możemy to zmienić. Możemy sobie zagrać normalnie kimś innym. That's crazy. Mega mi się to podoba. Dobra, lecimy tu na skróty, wiadomo. Ino fastem, żeby zobaczyć jakąś cutscenkę. Jak to wygląda. Możemy sobie stworzyć własną postać. We going? Help me! Help! Okej, spróbujmy jeszcze teraz tutaj pokręcić coś. Zmienić naszą postać. Okej, możemy grać takim gagatkiem, ale zobaczmy jeszcze kim możemy grać. Co tu się kurwa dzieje? Ja pierdzielę, możemy sobie stworzyć własną postać w ogóle od samych podstaw, nie? Siemano. Normalnie idę o Wiedźmin. Co to za głupota jest, nie? Znaczy u mnie to jest tak, ja bym chciał jakąś postać mieć z inną twarzą niż Geralt, która jest Geraltem. Da się tak zrobić? Żebym miał, jak zakładam jakieś rzecz w ogóle na siebie, żeby ta rzecz mi się zakładała, nie? Czyli, że zakładam zbroję, to mi się ta zbroja zakłada. Na pewno się da. Także chciałbym to zrobić teraz. Zmień tryb gracza i zmienimy w ogóle na Geralta. Tak jest, on powinien być nagi, super. Nice. To jest real equipment, czyli cokolwiek nie noszę, to tak naprawdę noszę. 75 wariantów. Oficjalnie stwierdzam, iż możemy zrobić wszystko. To jest tylko początek. Zaraz sobie przejdziemy na inne postacie, zobaczymy jak to się gra. Ale to jest najlepszy mod ever. Normalnie patrzcie, teraz z takim Geraltem biegam. Normalnie to ja jestem i pa. Gryf tak blisko wsi, to dziwne. Ja normalnie tak mówię, samo nie. Pomyślałem. Muszę zmienić fryzurę, muszę k***wa wszystko zrobić. Dobra, papko wesemy, idziemy tutaj pogadać z Gunterem, Odimem i innymi tam. To jest najlepszy mod ever. Może sobie stworzyć własną postać i zagrać Wiedźmina od nowa. Już sobie wypiłeś? To wy***. To wy***. Dalej. Wyrwać mu jajca! Co mi chcesz jajca wyrywać, skurwa głupiałeś? No dobra, według moich precyzyjnych obliczeń powinniśmy się bić standardowo tak jak wiedźma, czyli prosta pija. Machamy mieczem, rozpieprzamy krówki i innych frajerów. Jest zajebiście, dobra. Superansko, ja bym sobie jeszcze walnął potkę i zobaczył jak to się dzieje, kiedy gramy czarodziejką albo na przykład kobiecą postacią, tak? Dobra, no to byliśmy już Wiedźminem, myślę, że to trzeba zmienić na przykład na Ciri. Bądźmy Ciri.
Używajmy kobiecej mowy zalecane. Pogadajmy zatem z Gunterem Odimem. Looking for a woman. Like everyone. Not like everyone. And not just any woman. Okej, coś mi tu k***a nie gra. Coś to nie miała tak wyglądać. What a waste of... Got a minute? O co chodzi? Ciri jest lekko zbugowana, okej. Ale mod cały czas jest update'owany, cały czas są dodawane nowe dublingi, nowe głosy, nowe rzeczy. To jest naprawdę świetna modyfikacja. Kocham tego moda. To jest najlepsza modyfikacja, w jaką grałem, nie? Serio. Zmieńmy zamiast Ciri, to zmieńmy na Wiedźminkę. I teraz gramy jako Wiedźminka. Appearance mod, real equipment. O cholera! Uhuhu! Łe! Holy shit! Uuu! No ale ja bym chciał, żeby ona coś miała na sobie. Bo mi k***a z demoty cycują odcinek. Nie mogę sobie tak biegać z cycuchami na wierzchu. Ja pierdzielę, nawet nie wiedziałem, że takie wielkie mogą być. Czy w życiu realnym to wiem, ale... Stop the cap! Chyba muszę jej wybrać zbroję, bo inaczej nie ma takiej opcji, że ona będzie, wiecie? Z tego co rozumiem, nie wszystkie zbroje zostały przeniesione. I teraz generalnie jak wyjdziemy i sobie pogadamy z Gunterem Odimem, to powinniśmy być kobietą. Looking for a woman. Like everyone. Not like everyone. And not just any woman. Mine smells of lilac and gooseberries, dresses in black and white. Two schnapsies. That's crazy. That's insane. Dobra, ale to nie jest ważne. Ważne jest to, jak my się tym, tą samicą to będziemy bili. Czy ona ma jakieś inne animacje? Nie, no walczy mniej więcej chyba jak Wiedźmin. O mary, w tym popieprzamy. Możemy jej też zmienić w ogóle oczywiście strój na wiedźmiński bardziej. Jakąś wiedźmińską zbroję ją ubrać. Ale wiecie co bym najbardziej chciał zobaczyć? Najbardziej ten chciał wypić tą potkę i zobaczyć jak się walczy k***a czarodziejką. Tak jak generalnie już wam mówiłem, czarodziejką nie tylko się walczy, ale przede wszystkim dostajemy zupełnie nowego, świetnego questa. Ustawiłem sobie zatem postać czarodziejki jaka mi się podobała i ruszyłem testować wszystkie mechaniki. Zmień zaklęcia czarodziejki. Co to znaczy? Ło, aura dłoni art, ciężkie ataki, ja nic nie rozumiem, ja nic k***a nie rozumiem. Dobra, zaraz zobaczymy. Dobra, ataki osiągnęłeś nowy poziom sztuki magicznej. I sense a great power within me, but I need to learn how to channel it. I need a teacher. To jest insane. Zostający mi... Czekaj, gęst... Cast standard wizard sign, execute hold use button. Ja pierdolę, nowa misja. Sprawdź tablicę ogło... That's crazy. That's insane, man. That's insane. Kiedy przybyłem na tablicę ogłoszeń, zerwałem ogłoszenie. Uważajcie na drodze wyzimy, które brzmiało tak. Uważajcie na drodze wyzimy. Dobrzy ludzie. Uważajcie na drodze do wyzimy. W zeszłym tygodniu jechałem do mojej córki. Coś dudniło, płonęło nade mną, tak że mój koń wpadł w krzaki. A potem na chwilę zauważyłem na niebie kubkę lodu, a potem już jej nie było. Powiesz, że byłem pijany, chociaż tamtego dnia byłem trzeźwy. I teraz za zadaniem miałem zbadać obszar, który zaznaczył mi się na mapie. Zbadaj obszar? Nowa misja, nowy quest. That's crazy, man. That's absolutely crazy. Ty, ja się tu coś zmieniam w ogóle! Meteor! Łe! Jest. Łe! What the f... The fuck is going on, man? That's insane! Pocisk, pocisk! Cia! That's crazy, k***a. Dobra, to jest najlepsza modyfikacja w ogóle, jaka powstała kiedykolwiek. Cia! Wilka! I teleportacja z tym k***a magiczką. I se pod scrollem zmieniam w ogóle zaklęcia. Gościu! Cześć, czacze. Cięcie teraz. Ba! Ziom. Tu w ogóle jakiś kombat tu możesz walić. Ziom. To jest crazy modyfikacja. O, jest coś. The megascope crystal and the magical trail clearly points to its source. I shall try to conjure a portal to that location.
To crazy, to jest coraz... Wow, what place is this? What place is this? A powerful flow of magic emanates from the stone. Co to się k***wa dzieje w ogóle? Chłopy zrobili full w ogóle moda z jakimiś nowymi questami. Można sobie wszystko zmieniać. To nie jest tylko quest. To jest stary... Co tu się k***wa dzieje? Co to k***wa jest? Podaj. Wow, pokonaj potwory. Pa! Bam! Angal z Kamenach! Aha! Bo my tu wybieramy Art, Axi, Igni, Quen, Yerden. Okej, okay, coś to w ogóle... Nie, to jest chora modyfikacja. Ba! Back what? A co jest? Not that. To pierwszy raz widzę, potwory też nowe pododawali, zajebiście. O! Czemu tyle krwi jest na mnie? Łe! Nie jest takie łatwe. Aha, no tak, i się pali. Damn, Amer. Kyle Lunet. What the fu- That's insane, man. That's crazy. Yo. Aexin Abloid Fort Nim. Aexin Abloid Fort Nim. Hi, can you hear me? Tybal, she's still dying. Me Iditef. Ivita Este. Me Iditef. Ivita Este. I to moja postać, ja ją stworzyłem, wybrałem, co jest? That's crazy. Might. Ale przecież my możemy, wiecie, my możemy se grać Geraltem, możemy se po prostu stworzyć, że Geralt będzie wyglądać jak Leto, that's insane. Wet Sicrioist. Tobie, Mitch Iron. Co ty p***ałeś, człowieku? Śnieżka. Kim jest kot Śnieżka? Co my robimy na Nilfgaardzkim statku? Oczywiście zbaguję gierkę, bo jestem idiotą. Lecimy. Okej. Musiałem przetestować. Dobrze, że wysoko ustawili, tak? Nie byłbym sobą, gdybym nie spróbował czegoś, czego nie powinniśmy robić. To jest taki test na idiotę. Furca nie zdał. Cad Lunet. Cornus Isad Eiled. I'm fine, thank you. Do you speak the command song? Squires, excuse me. I've taken to speaking to myself in Henlinga. Where am I? The ship in ice environment. Afloat in mid-air, true. I've been exploring the origins of a formidable magic intersection, which was located in the ice of the North Sea. Was located? Yes. When I tried to manipulate the flow of magic towards the air element, it ruptured the space and whisked me away to this spot. Along with everything you now witness. It appears that the intersection is produced by that stone. At times, the flow becomes unruly, attracting hostile creatures. So it seems I've stirred up the surge in the flow. Indeed. Every time I make contact with the stone, a like event takes place. It's reminiscent of the workings of Alzur's double cross magic, I'd say. Now I reckon I understand. Well, probably at least. Ten głos, który słyszycie, to nie jest tak, że ona zawsze będzie miała taki głos. Nie. Jak chcecie, to możecie sobie pobrać po prostu k***a inny głos. Sześć bazę. That's insane. AI to w ogóle jest zarąbiste. Powiedz mi coś o sobie. Tell me about yourself.
call me Ayn Rand. My father, a seasoned sailor, often took me along on his maritime expeditions. However, one fateful day, a tempestuous storm mercilessly wrecked our ship. Amidst the chaos, wreckage of the ship and drowning sailors, a blinding flash consumed me, and I awake in the depths of Kidwin's forests. I lost my father that day, but fate granted me the chance to study at the esteemed Academy of Mages. Although during my final year at Banart, circumstances compelled my departure. Since then, my focus has been on researching magical anomalies and intersections, purposefully distant from the conflicts of the noble houses and the ignorance of the masses. The most is crazy. One fella have seen your ship in the sky. Ah, it was likely after I teleported to this place. I promptly casted an invisibility spell. So now, even a horde of witch hunters would fail to discern my presence. But I wonder, how did you get here? By a shard of crystal on the ground, I was able to tune into its trail. Blasted. True enough. My megascope shattered, and in a burst of emotion, I flung its crystal far away. Żeby było po polsku, co nie jest trudne do zrobienia. Generalnie, wystarczy AI i trochę wiedzy o Redkicie i tylko wystarczy podmienić głosy. Modzi, ktoś z was to ogląda i moduje Wiedźmina, nie? No, sobie p***ale. Czasem nawet zagraniczni tu po prostu moderzy mi piszą, żebym zagrał jakąś ich nową modyfikację, bo często ogrywam kilkanaście tych modyfikacji. I piszą mi komentarze, więc na pewno Polacy też tu są. Więc panowie, Polska górą. I proszę. Jak nie macie co robić, nie wiecie nad jakim nowym projektem pracować, that's it. To jest ten projekt. I would like to become your apprentice. How unexpected. Why? Undoubtedly, you could have acquired more knowledge at Ariduza. Zostałem wyrzucona za... Mamy dwie opcje dialogowe? Ciężar ich nieustannych żądań i zasad stał się dla mnie zbyt irytujący. The weight of their relentless demands became too much for me to endure. I comprehend you well enough. Tis been quite some time since I last took on apprentices. Please, I will not fail you. Well, first you must demonstrate your readiness. I shall pose a few questions to you. I am ready. What is magic? Energia 6 elementów, jasne błyski istry, sztuka kontrolowania chaosu i naciąganie go do bazy. Energia 6 elementów. Energy of 6 elements. Who was the first human sorceress and a virtuoso of air magic? Nie wiem. Desire de Vries. Na pewno nie. Why was the practice of necromancy forbidden? Ponieważ zawsze niezależnie od motywu, ponieważ pozwala wydobyć informacje ze zwłok. To jest. Because it allows to extract information from a corpse. Pewnie zwłok. From which element does the Witcher's Quen sign derive its power? Czekajcie, Quen, woda, co, ognia, ziemi. The earth element. You need further preparation. You can make use of my ship's library. Dobra. Żeby się przygotować bardziej, dostałem zadanie przeczytania książek, które znaleźć mogliśmy na statku, a które to po przeczytaniu pomogły mi odpowiedzieć na pytania maga. I później ponownie odpowiedziałem na te pytania, tym razem już poprawnie. No dobra, zobaczmy, czy może poprzez studiowanie tych wspaniałych magicznych księg, czy mi się uda tutaj odpowiedzieć dobrze. You need further preparation. Very well, you are prepared. And you've already familiarized with the basic spells. You can learn new advanced spells or improve the ones you already know. Remember, you must successfully perform every new spell several times before advancing to the next one. Co to jest za modyfikacja? Halo? Partyjka gwinta normalnie? Nie no, poczekaj. What's inside the chest by your bed? Something personal.
Please don't try to open it. Dobra. So long. No to nowy poziom sztuki. Jesteś gotowa, aby nauczyć się nowych magicznych, aby się musisz odwiedzić mistrza. Ciężkie ataki, bomby. Ja p***dolę, dobra, idziemy otworzyć to coś, skrzyneczkę koło niego. Mówi, żeby nie otwierać, to oczywiście otworzymy. Buklerska srebrna butelka z winem, miedziany kubek. No i kurwa, już są moje ciało. A nie, to nie to chyba, to to. A, nie mogę otworzyć tego. Opowiedz mi coś o sobie, to już było, dobra. Care for a round of... Care for a round of Gwent? Pierdolę, że normalnie Quinta z nim gramy. Ale ja nie mam tych! Ja nie mam przecież kart nawet! A mam! Królestwa Północy. Dobra. Dobra. No jest ten. Warm Smith hard to lay eyes upon my apprentice. You must decide which one sparks your interest. Szybka podróż, teleport, ciężkie ataki, zmiana pogody, tornado. Brzmi groźnie. Understood. I will now explain how to execute this spell, and your responsibility will be to work it out by practicing. Generalnie cały ten koncept uczenia się nowych zaklęć polegał na tym, że musiałem po prostu wchodzić na arenę i rzucić. I rzucać zaklęcia. Mod w ten sposób bardzo łatwo i całkiem szybko uczył nas wszystkich zaklęć po kolei, przy tym naprawdę sprawiając dużo fanu. Tornado. Dostępne zaklęcia, jakie mogłem się nauczyć, to m.in. tornado, które z czasem zadawało damage przeciwnikom, którzy stali w tym tornadzie. Chłopy, tornado! Ale jaja. Meteor, który zrzucał na przeciwników wielki płonący kamień. Chłopy, meteor. Polimorfia, która pozwalała mi się zamienić w kota. Podobno można też w inne zwierzęta, ale ja osobiście umiałem zamienić się tylko w kota. Niesamowite to jest. Jest po prostu niesamowite. Ogień Melgara, który pozwolił mi na zrzucenie kilku meteorytów naraz. Niebezpieczne gówno. Nauczyłem się też szybkiej podróży, która pozwalała mi szybko podróżować, klikając na mapie znak szybkiej podróży. Otwierał mi się wtedy portal, który przenosił mnie w pobliżu klikniętego znaku. I mogłem się tak transportować z dowolnego miejsca, gdzie tylko chciałem. Siemano panowie, a zobaczcie kto k***a wrócił do mojego sadu, tak jest. Wiecie co? Macie tu jeszcze... Ciach wam tu pyknę. Pychnę meteorytem w twarz i wypieprzam. Jak sobie biegam fajnie. Nauczyłem się też ciężkiego ataku. Nie, to jest ciężki atak. Czy sługusa, który pozwalał mi rekrutować przeciwników na swoją stronę przez jakiś czas. A po tym jak się tych umiejętności nauczyłem, kiedy poszedłem do mistrza Einjerahna. Einjer... Tak to się czyta, k***a. Nie wiem... Einach... Dobra, do mistrza, szefa przyszedłem. Ten zamiast użyć swojego standardowego powiedzonka, powiedział do mnie coś innego. Ah, greetings, apprentice. Could you assist me with something? O? Yes, what happened? O? Before your arrival, there were moments when I found myself contemplating the insidious nature of loneliness. That's why I welcomed a feline companion into my life. And the idea of crafting a loyal golem has crossed my mind on numerous occasions. However, every attempt I made resulted in unsatisfactory outcomes. Presently, I have the utmost confidence that in collaboration with you, we can bring into existence an astounding creature. Przepraszam, nie jestem pewna. Oczywiście, że mogę pomóc. Sure, this is gonna be interesting. So, let us begin. I will summon the enlivening thunder, and while I... So, let us begin. I will summon the enlivening thunder, and while I do, you shall infuse it with the elements of earth and water, maintaining an equal balance.
Megalwat, your son Sigilen, I have Vita. Megalwat, your son Sigilen, I have Vita. Where? Me aiditif a eri shid e eri esti. To nie była ta opcja. Chłopie, ja mam zdać, ta misja jest ciężka, wierzcie mi. Najpierw musiałem się nauczyć podstawy magii, a teraz jeszcze mam zdać zaklęcie na pieprzoną pamięć? O kurde, crazy. Zanim jednak pokażę wam tę opcję dobrą, czyli tutaj czwartą, wpierw pokażę wam, co się stanie, jeżeli wybierzemy tę opcję złe. Bo nie za każdym razem nasz mag razem z nami będzie wybuchać. Me aiditif e eneishit e eristi. Możemy zrobić inne żywiołaki. You've made the right mess of it. Nieważne. The elements of earth and water should have been mixed in equal parts, not skewed like this. Can we try to craft golem again? Agreed. But I request a finer attention to detail this time. I trust you've not forgotten that in Henlinge, Ir stands for earth and Lagi for water. Me aiditif e eiristi. Me aiditif e lagi esti. Me aiditif e lege shit aere este. Hey, what is your name? What is your goal? I'm Celestine. I protect my creators. Master and mistress, and do what they order. Brilliant! We have succeeded. The aspect of water gives him extraordinary mindset. Welcome to my ship, Celestine. Thank you, Master. Did it. Red all left. Oh? Celestine. Bo tu się zadziało. Dobra, bierzemy klasyczne igni. Co ja robię tymi łapami? Czekaj, no ty się k***a dzieje. Zostaję arcymistrzynią, nie macie k***a szans. Andreake, pa. Hej, Nicola! A to nie nas? Creator safety. Oj, sorry. Ensured. Sorry, Kalestie. Mistress. A pleasure. Greetings. Farewell. Możemy sobie pogadać z golemem, możemy pogadać z mistrzem. My young... Okej, możemy się nauczyć nowych zaklęć. Solo. Ale możemy też porozmawiać z naszym golemem, co zamierzam zrobić. Mistress. A pleasure. Greetings. Czy odczuwasz emocje? Are you experiencing emotions? I follow the algorithm. Anything outside of it is an annoyance. The rest is a calmness. Czy podoba ci się tutaj? Do you like this place? Yes. It is quiet. Bloom. Beautiful. How much is 8 plus 4? Ile jest 8 dodać 4? Damn, two. Prawie. What will you do if we disappear? Fulfill your last will. Protect your property. Do you have any wishes? Calmness. Silence. Slowness.
Czy jesteś świadomy, jak zostałeś stworzony? Are you aware of yourself? I was in the earth, water, air, everywhere, and now I am here. Farewell. O ile dobrze kojarzę, takiego modelu postaci golema nie jesteśmy w stanie znaleźć w grze, także został on zrobiony przez twórcę również. That's insane. Dobra, pogadajmy jeszcze z Logikiem. Tutaj pokaż mi nowe zakręty. Sama nauka tych zaklęć nie jest jakoś męcząca, bo każde zaklęcie jest dość unikalne w swój sposób. I często w trakcie nauki jesteśmy w stanie też zginąć, czy zostać zabici przez potwory, które nas w tamtym momencie atakują. A zatem sama nauka tych zaklęć stanowi też całkiem spore wyzwanie. W końcu jednak nauczyłem się wszystkich zaklęć i zobaczyłem, co się wtedy stanie. Dobra panowie, bo ja nagrywam jednocześnie dwa odcinki na raz i mam już 10 godzin nagrania. To chyba najdłuższe... materiał, jaki nagrałem chyba kiedykolwiek w życiu, tak mi się... dobra, nie było tematu. Przecież wyzwanie robiłem. Chyba z 50 godzin. No nic, pogadajmy z mistrzem, czy będzie miał coś nam do powiedzenia, czy to jest koniec przygody z tym całym niesamowitym modem, oby nie. Warms me hard to lay eyes upon my apprentice. I have teached you all the advanced spells, meaning... Ale coś tu jest... Coś tu jest jeszcze ukryte. Po prostu nie jestem w stanie uwierzyć, że ta skrzynka czegoś nie skrywa i strasznie chciałbym to otworzyć. Skrzynka nie dawała mi spokoju, ale mimo tego, że próbowałem na wszelakie sposoby, nie udało mi się jej otworzyć. Lecz skrzynka nie jest ważna. Ważna jest modyfikacja Custom Player Characters, która jest zdecydowanie jedną z najbardziej rozbudowanych modyfikacji, jakie kiedykolwiek trafiły do Wiedźmina. Nie tylko pozwala nam ona zagrać jako Wiedźminka, jako customowy Wiedźmin, jako Ciri czy jako Czarodziejka, ale też w ścieżce Czarodziejki dodaje nam ona zupełnie nowego, świetnego questa. Sama modyfikacja jest od twórcy naprawdę ciekawej i fajnej modyfikacji A Night to Remember, która tak samo jak ta modyfikacja dodawała świetnego questa do gry. Modyfikację ograłem z 2 lata temu na kanale. Jeżeli chcecie sobie po tym odcinku iść do tamtego odcinka, to możecie sobie kliknąć w prawy górny róg lub po prostu wyszukać Night to Remember Czechu gry. Jest to też koniec dzisiejszego odcinka. Sadek. Ale mam nadzieję, że sama modyfikacja wam się spodobała, a przede wszystkim mój komentarz do tej modyfikacji. Mój gameplay. Jeżeli chcecie sobie ją zainstalować, link do tego moda macie w opisie. Instalacja nie jest łatwa, ale naprawdę wystarczy po prostu postępować zgodnie z instrukcją. Jeżeli nie umiecie angielskiego, to po prostu sobie przetłumaczcie i postępujcie zgodnie z instrukcją i myślę, że powinno być w porządku. Zapraszam na największy cyberpunkowo-wiedźmiński, fanowski Discord na świecie, czyli Wielka Redania. Możecie zostawić subskrypcję na kanale, jeżeli jeszcze tego nie robicie. Dzięki Werufix za wsparcie. Serduszko dla ciebie, wariacik. No i co? My widzimy się zapewne za kilka dni. Do zobaczenia. A się dziwnie tak do was mówi, tak się tak lampi na was. No i chcieliście kamerkę z przodu? No to macie. Jeszcze trzeba ją ustawić prosto, bo pewnie jest krzywo. Ale ogólnie myślę, że będzie git. Odnalazłem swój stary tutaj podtrzymywacz kamerki. Jak to się nazywa? Stojak. Teraz mam 2, mogę sobie przepiąć tu od razu, pa. I patrzcie to teraz, mogę państwu, nagrywam, nie? Z tej strony i patrzcie. Tu nie przekładam nic, tylko robię tak. Cia. Gościu. Już mam z boku. Widziałeś to?